W sobotę 14 listopada szczypiorniści Krzeostrowiec we własnej hali podejmowali mógł z Zagłębia ZSO-14 Sosnowiec. Po ostatnim zwycięstwie wyjazdowym z trzecią drużyną tabeli pierwszej ligi grupy D SRS Przemyśl pomarańczowo-czarni rozbudzili apetyty kibiców na kolejne zwycięstwa. Niestety w sobotę ulegli drużynie z Sosnowca 23-26. Mecz w hali przy ulicy Świętokrzyskiej odbył się bez udziału kibiców. No nie udał się do końca, nie tak sobie zakładaliśmy przed spotkaniem. Szkoda, że u siebie tracimy punkt, bo tak naprawdę ta wygrana w Przemyślu, jakby nie było niespodzianka, którą zrobiliśmy, w zasadzie poszła trochę na marne i tego bardzo szkoda. Ostrowieccy Wojownicy dobrze rozpoczęli sobotnie spotkanie i pomimo przestojów w grze w pierwszej części meczu na przerwę schodzili prowadząc 11-10. Na początku drugiej połowy Krze odskoczył na 3 bramki, ale potem coś się zacięło w grze pomarańczowo-czarnych. Do tego dużo lepiej w obronie zaczęli grać goście. Przestój gospodarzy spowodował, że aż 7 bramek z rzędu zdobyli Sosnowczanie i wyszli na prowadzenie 17-10. Za dużo sytuacji przestrzeliliśmy. Z tego co pamiętam, z prawego skrzydła ubiliśmy się 4 razy. Wychodzimy fajnie w drugą połowę, odskakujemy na 2 czy 3 bramki, nie pamiętam, mamy piłkę, żeby dorzucić jedną więcej, popełniamy jakiś niefrasobliwy błąd. Nie wiem, karny 1 czy 2 przestrzelone, no i sytuacje takie się mszczą. Drużyna Sosnowca jest bardzo doświadczona. Krzo gonił wynik, doprowadzając do remisu po 22. Gospodarze mogli wyjść nawet na prowadzenie 23-22, ale karnego nie strzelił Michał Grabowski. To jest jedna akcja, mecz trwa 60 minut, także nie można mówić, że ten karny zadecydował. Mieliśmy jeszcze dużo innych sytuacji na wyciągnięcie tego meczu. Kluczowy moment, tak? Wyszliśmy z minus 3 wtedy na remis, no ale to jest, tam też ktoś w bramce stoi, tak? Nie rzucamy do pustej bramki, także mówię, było jeszcze dużo innych sytuacji na wyciągnięcie tego meczu. Na 2 minuty do końca Krzo przegrywał 1 bramką, jednak szczelna obrona Zagłębia nie pozwoliła na odrobienie strat. Do tego goście dołożyli 2 trafienia i mecz zakończył się zwycięstwem Zagłębia Sosnowiec 26-23. No zdecydowały jakieś tam błędy w końcówce, nierzucone sytuacje czyste, na które ciężko pracowaliśmy, no ale taka jest piłka ręczna, mecz błędów. My tych błędów popełniliśmy troszeczkę za dużo i Sosnowiec wywozi stąd punkty. Zdecydowanie spodziewałem się twardego meczu i przede wszystkim meczu gry obrony i widać to było choćby nawet po wyniku, bo wynik 26-23 nie jest to zbyt wysoki wynik, ale i widać, że był spowodowany twardą, mocną grą w obronie jednej i drugiej drużyny. Dorzuciliśmy 3 bramki więcej, więc jesteśmy drużyną wygraną. Aktualnie Krzeostrowiec z dorobkiem 10 punktów zajmuje 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy D. W sobotę podopieczni Tomasza Radowieckiego zagrają na wyjeździe z KS SPR Końskie. Początek spotkania o godzinie 18:00.